Szczęść Boże w szóstą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kazanie na górze odbierane jest jako narzędzie dla różnych stron sporu. Jedni wybierają z treści wszystkie biada, żeby dowalić bogaczom i innym szczęśliwym. Inni wybierają błogosławieństwa, żeby pokazać, jak to Pan Bóg nie lubi człowieka. Czy te dwa kierunki są jedynymi do rozumienia dzisiejszej Ewangelii? Owa płomienna mowa Jezusa zgromadziła wokół Niego całe mnóstwo ludzi, liczone w tysiącach. Jezus nie przebierał w słowach i nie mówił gładko. Jego słowa były stanowcze jak cięcia samurajskiego miecza. Oddzielał prawdę o prawie Bożym i Jego łaskawości od wyobrażeń na temat życia i błędnej interpretacji tego prawa. Prorok Jeremiasz na długo przed Jezusem w swoim nawoływaniu do zmiany sposobu życia i myślenia głosił tak. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku. Błogosławiony, który pokłada ufność w Panu. Można ten tekst uznać za streszczenie kazania Jezusa, choć powstał dużo wcześniej. Dwa jasne zwroty, które wskazują drogę właściwą dla tych, co chcą dojść na spotkanie z Wszechmocnym, jak i napominające tych, którzy jeszcze błądzą. Jeremiasz zwięźle pokazuje. Chcesz dopatrywać się swoich zasług w sobie samym? Zostaniesz sam. Będziesz oczekiwał wielkich darów od Boga? Nie zobaczysz niczego, bo przegapiłeś każdą drobinę, jaka przez Niego została Ci dana. Im więcej masz, tym więcej chcesz. Przyzwyczajasz się do wygodnego życia i trudno zejść niżej. Człowiek, który niczego nie oczekuje, cieszy się wszystkim. Każdy drobiazg sprawia mu radość, potrafi go docenić i podzielić się z nim z innymi. Święty Paweł w liście do Koryntian nie tylko roztrząsa sprawę zmartwychwstania, czy ono jest, czy go nie ma. Bardziej kieruje nas ku myśli, gdzie jest nasza nadzieja, w czym lub kim ją pokładamy. Co do czasu życia, to czy ta nadzieja kończy się wraz ze śmiercią? Choć powiedzenie mówi, że nadzieja umiera ostatnia. Wychodziłoby, że zejdzie po nas, a więc trwa dłużej od nas. Gdzie więc ona jest zaczepiona? I Paweł jasno mówi, jeśli nadzieja w Chrystusie, tu na ziemi, to jesteśmy godni pożałowania. Jeśli po śmierci nie ma zmartwychwstania, to idźcie do swoich zajęć i chociaż je wypełnijcie dokładnie, bo na wiarę szkoda czasu. Jeśli jednak nadzieja jest w Chrystusie, który zmartwychwstał, a my chcemy do Niego dołączyć, to róbmy to w taki sposób, żeby być widzialnym dla innych. I na tyle mocnym, żeby nikt nie miał wątpliwości. Bo czyny ważniejsze są niż słowa. Słyszeliśmy niejednokrotnie tekst błogosławieństw i biada z opisu Łukasza. A ja znalazłem tekst antybłogosławieństw. Tekst, który jest tak bardzo realny, aż przeraża. Nieznany autor napisał tak. Zdradziliśmy ubogich. Albowiem oni nie przynoszą żadnego zysku. Zdradziliśmy cierpiących, bo wykluczyliśmy ich ze społeczeństwa. Zdradzeni zostali cisi, albowiem mają za wszystko odpowiadać. Zdradzeni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bo ważniejsza jest siła niż prawo. Zdradziliśmy miłosiernych, albowiem świat płaci im niewdzięcznością. Zdradzeni czystego serca, bo są przedmiotem drwin i pośmiewiska. Zdradzeni, którzy wprowadzają pokój, bo oni wpadają między fronty. Zdradzeni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Albowiem i tak nic się nie da zmienić i wszystko w końcu zostaje jak było. Czym podyktowana jest taka postawa obojętności i zdrady? Komfortem? Wygodą? Strachem, że coś stracę, że Bóg zabierze mi błogosławieństwo. Bogaty boi się przed stratą, najedzony boi się głodu, popularny i sławny boi się zapomnienia, radosny boi się smutku. I w tym nie dostrzegamy, że Bóg każdemu błogosławi, czasem coś dając, czasem coś zabierając dla naszego dobra. Bóg jest dobry. Dobry na swój boski, a nie mój ludzki sposób.
Nie wiem, jak rozumieli kazanie na górze ludzie słuchający Jezusa wtedy, siedząc na łące. Wiem, jak powinno być ono rozumiane w XXI wieku, z bagażem doświadczeń Kościoła, z ciemnymi i jasnymi kartami historii. Spróbujmy z czegoś zrezygnować na tydzień, a po kilku dniach okaże się, że można żyć i dobrze funkcjonować bez udogodnień. Spróbuj odrzucić miłość, a nie będziesz mógł się ruszyć i pustka będzie cię pożerać. Więc chyba nie trzeba podpowiadać, która droga jest właściwa, w kim pokładać nadzieję i jak reagować, gdy coś się zacznie dziać z Bożej interwencji. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem.